33 wystawców, a wśród nich cukiernicy, właściciele hoteli, restauracji czy salonów sukien ślubnych, zaprezentowali się na targach ślubnych w Galerii Victoria. Zaletą targów jest to, że wszystko co potrzebne do zorganizowania wesela można znaleźć w jednym miejscu. Targi ślubne w Galerii Victoria cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Wałbrzycha i okolic. To doskonała okazja dla młodych par, by wybrać coś dla siebie na ten wyjątkowy dzień. Zapotrzebowanie na takie imprezy jest jak najbardziej, ponieważ wielu młodych ludzi planuje swój ślub i takie wydarzenie jest dla nich idealną okazją, aby zorientować się w ofertach i poszukać odpowiednich dla siebie atrakcji. Targi ślubne są idealną okazją dla wystawców do zaprezentowania swojej oferty. Konkurencja na rynku weselnym jest spora, dlatego każda okazja do pokazania się młodym parom jest cenna. Wystawcy myślę, że na pewno pokazują się szerszej publiczności, mogą się zareklamować, oczywiście fundują różnego typu zniżki, rabaty, co zachęca ludzi do korzystania z ich usług. Natomiast dla pary młodej jest to oczywiście kompletna oferta, więc w jednym miejscu mogą znaleźć wszystkie niezbędne atrakcje, które potrzebne są do zorganizowania wesela. Celem targów była możliwość zapoznania się z ofertą usługodawców działających w naszym regionie. Wśród nich znaleźli się właściciele hoteli i restauracji, w których można zorganizować wymarzone wesele, a także właściciele salonów sukien ślubnych. Chcemy zasłynąć tutaj w tym regionie najlepszą kuchnią. Z osobą Wojtka Harapkiewicza, bardzo znanego i dobrego szefa kuchni, którego ściągnęliśmy z Gdańska. Możemy zrobić wesela w plenerze. Bryczki oczywiście, no mamy też stadninę, wiadomo, także wszelkie atrakcje z tym związane. W tradycji pozostało u nas to, że jesteśmy zawsze w bieli, chyba że komuś kompletnie to nie pasuje, ale jednak jesteśmy bardzo tradycjonalne i lubimy biel. Natomiast jeżeli chodzi o styl sukien, w tej chwili bardzo modne są sukienki w stylu retro, czyli mocno wypasowane, błyszczące, pokazujące bardzo, bardzo kobiecość, czyli trochę Coco Chanel, trochę lata 30., gdzie jest talia, gdzie jest biust i pokazana właśnie kobieta. Jednym z najważniejszych elementów wesela jest tort. W tej chwili można pozwolić sobie na eksperymenty, jeśli chodzi o jego wygląd. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Za to w kwestii smaku producenci odwołują się do sprawdzonych receptur. W obecnej chwili największą tendencją jest indywidualizm, czyli każdy chce mieć na swoim weselu swój indywidualny tort. My staramy się to zapewnić. Pomimo tego, że podobają się nasze torty, staramy się za każdym razem klientów nakłaniać do tego, by stworzyli swój własny i mieli coś, co będzie dla nich wyjątkową pamiątką i czymś, co będzie niezapomniane. W kwestii smaków staramy się bazować na tym, co już jest sprawdzone, czyli są to smaki najbardziej topowe, najbardziej sprawdzone, które smakują przede wszystkim gościom, bo nie tylko wygląd się liczy, ale też smak, właściwie przede wszystkim smak, bo wygląd cieszy oko, a smak podniebienie. I staramy się sprostać, żeby jedno równało się drugiemu. W tym roku na targach ślubnych zaprezentowało się 33 wystawców. Ich liczba z roku na rok rośnie. Poza tradycyjnymi wystawcami, atrakcją tegorocznych targów były pokazy barmańskie.